No trudno, mogą być w zasięgu, ale leci się efekt. Tak. Roger that. Super. Y-wing here. Ci walamy w aklamatora, dobra. Ci walą. Interdyktorem masz tak się nie musimy przejmować. Interdyktor to jest tak, to jest interdyktor. Interdyktorem masz tak się przejmować nie musimy. Dwie fregaty posprzątajcie. Dwie fregaty niech posprzątają. Dobra, ta fregata niech posprząta tutaj. Ta fregata niech posprząta tutaj. Ile mamy fregat w ogóle? Trzy. Dobra. No to jest wszystko ustalone. Walw generator, chłopak. Woj, będą straty spore. Tak. Chyba przed kolejnym odcinkiem w ogóle będę musiał sobie całość naprawić. Także czeka mnie trochę zabawy przed nagraniem, przed kolejnym nagraniem. Ja właśnie straciłem sobie kolejnego marudera. Bo czemu nie? Głowice troszeczkę zawadzają. Wiecie? Kolejne marudery szykują. Walcie w ogóle. Dobra, może na razie bez tych specjalnych zdolności, chociaż dobra, okej, są w zasięgu, to możemy strzelać. Stop. Rozpocząć mi ostrzał. Na ten kurczę tego tych miast. Wy się zawróćcie. To jest taki troszeczkę w miarę zbyt świetny. Tutaj jest troszeczkę zbyt świetny. A, to najpierw ten aklamator. Wy tu posprzątacie. Dobra. Ja tu posprzątacie. Dołożę sobie jeszcze dwie eskadry. Okej. I... No i powiedzmy... Rozwalę tego interdyktora, bo jeszcze... A tymczasem przeprowadzamy zmasowany ostrzał tego... Słuchajcie. Zmiana planów, chłopacy. Dziewczycy. Strzelić mi hangar. Hangary tych dwóch. Mamy kolejne. Trzeba coś w ogóle zrobić z tym aklamatorem, bo on tak sobie tu wisi i to troszeczkę brzydko wygląda. Co nie? Tutaj no, marudera już nie mamy. Mamy jeszcze jakąś tam... Nazwijmy to tak roboczą eskadrę, dobra. Dołączamy do tego jeszcze, okej. Okay. Tak to na razie wygląda źle! Bardzo źle. Szybki przerzut, chłopaki. Tutaj się nasrało bombowców. Tutaj się nasrało myśliwców. To też brzydko wygląda. Szczególnie, że tam... Wy coś z tym w ogóle robicie? Dobra, coś tam chłopom. Dobra, na razie daruję sobie marudery. Chwilowo. Dobra, wszystko na tarczę, podładujemy gości troszeczkę. Wy się pozbądźcie tego. A wy dwaj... Chyba nie wyglądajcie. Zgarniemy im tarczę, okej, dobra. Cała paka bombowców już w tej chwili ma wysyłam. Oj, żeśmy stracili już troszeczkę tych bombowców, ale na szczęście jeszcze ich mamy. Eskadron myśliwców, w ogóle może znajdziemy jakieś zajęcie. Się troszeczkę z nimi zapomniałem, że je mam. Korwety szybko przerzucamy tutaj. Enemy space station has taken serious damage. No, wyglądało lepiej niż na początku. Wygląda lepiej niż... Wyglądała teraz... No nie wiem, no dobra, to bombowcy... Maruder niech sobie marudzi. A w sumie to wiecie, co ma dla niej to za lepsze zajęcie chyba. Ała! Jak to pieprznie, to pozamiata. Chodziło mi o to, żeby pozamiatać właśnie wszystkie... Mówcie. Wszystkie myśliwce w ten sposób. Już mamy to z głowy. Ktoś się serio zajmie tym interdyktorem. Myśliwce jakieś mamy. Dobra, kolejna. Kolejne... Dajcie mi pomyśleć. Mamy jeszcze jakieś korwety? No nie mamy. No trudno.
Zamiast nich dajemy myśliwce. Myśliwce sobie jakoś poradzą. Znaczy bombowce sobie jakoś poradzą. Okej. Okay. Myśliwce niech polują. W ogóle tam z tego z tyłu jest sporo. Może... O, to wiecie co, to może wyślę sobie jedną korwetę, żeby się tym zaj... O, tu jest jeszcze broadside. To wyślę sobie kamieniakę, żeby się tym zajęło, a potem wezmę na kolejny kamikadze. Bo oni tu mają jeszcze broadside'a, w ogóle nie zauważyłem tego. I traciliśmy kolejną korwetę. Znaczy fregatę. Czy się to myli wszystko? No tutaj mamy na stronę tych... Dobra, kolejna fala uderzeniowa na... A... stację bojową. Ale serio, czy to coś w ogóle robi? Bo walę tą specjalną zdolnością i tu się nic nie dzieje, także nie wiem, czy to cokolwiek puszka... No dobra, chyba. Dobra, dobra, marudy niech po prostu... Niech nie marudzą, tylko maruderują. Interdyktorem myślę, że spokojnie... Dobrze, same... Interdyktorem już się zająć mogą fregaty. Ojojojojo! A to mi a tego nie założę, a tego to wcześniej nie było. Co będzie to rozwalić? Fregaty poślemy na... restki... Może Victory. A tu mamy świeżutkę, widzę. Świeżutkę, widzę, mamy jeszcze, ale oni się cofają. Brawo. Dobra. No i dobra, to ja wysyłam korwetę, kanonierkę, przepraszam, żeby rozwaliła ten prom. I jak to tak? Walcie, a nie. O, to wiecie co, to może mam lepszy pomysł. Zanim stacja, to... No zauważyłem, że to specjalnie... Ten zmasowany ostrzał chyba wiele tej stacji piątego poziomu, przypomnę, nie robi. Kurwa, długa ta bitwa. Kolejny broadside. Poproszę. Okej. Mamy tu jeszcze jakiegoś broadside'a w ogóle? Możliwe, że mają jeszcze. Więc napierdziela z dupy strony, tak żeby... Taką partyzantkę mi tu już uskuteczniają. Dobra. No to... Tu kolejna fregata. Kolejny może bombowce. Myślę, że jakoś sobie radzą. Stop. Grupujemy. No i para powydawać trochę rozkazów, bo lubię mówić ludziom, co mają robić. Prawda? Dobra, to tutaj jest ten Victory, tutaj jest Victory. Proszę tu ich pozamiatać. Proszę tu pozamiatać. Tego cofnąć. I tego. Albo może tego. Bo fregaty spokojnie sobie tu poradzą. Mamy ich teraz dwie. Skupić ostrzą na tej fregacie. Wy dwaj skupić ostrzą na tej fregacie i wstrzyk. A myśliwce do roboty. I jeszcze marudery, bo się chyba powystrzelały ze wszystkiego, co tam mieli. To rozwalcie mi w końcu tą stację, bo jest troszeczkę tam... Trochę długo już tam leży. Przepraszam się odnienie Pawla. No dobra, odstrzeliwuję sobie to. No i prawidłowo. No stacja już chyba nie ma zbyt łatwego życia chyba. O, przygotuję myśliwce, bo dotarły nowe Victory. Także trzeba będzie posprzątać. Dobrze. Through. No i przelecieli. Teraz tak. Jedna eskadra leci na tu. Oznaczamy. Oj, no czekajcie, przeskoczyło mi. Jedna eskadra leci tu. Jedna eskadra leci tu. A dwie eskadry zmokną te myśliwce. Dobra. O, jeszcze interdyktor. Dużo jeszcze tego macie, bo... To trochę trwa, nie?
Ta bitwa, oj. No i kolejny maruder, chce się tego pozbyć. No to strzelamy sobie może najpierw to. Będzie dużo lepszy pomysł. Myśliwce, dlaczego wy nic nie robicie? Okay. Cztery nasze fregaty. Mamy jeszcze cztery fregaty. Tą ekipę wyślę na interdyktory. Tą ekipę wyślę tutaj. Bombowce na razie troszeczkę sobie daruję. Co ty odbijanie? Dobra. Walcie po prostu tu i dobrze się bawcie. No. Ten odcinek wyszedł mi bardziej gameplayowo niż się zakładałem. Ale cóż, no... No. O właśnie, kolejny. Delinquent, którego trzeba się pozbyć. Swoją drogą przypomnę, że ta stacja również ma rakiety, co może nam troszeczkę mieć wpływ na fakt, że... Czekujemy. Troszeczkę się zakopiłem z naszą kanonierką. Bo ona też tam ma troszeczkę do roboty. I co tam, jak tam panowie? Chyba najdłuższa bitwa, w jakiej uczestniczyłem od dawna, wiecie? Dawno takiej bitwy nie miałem. Jak się dwie takie floty spotykają, no to naprawdę mogą dzieć się... Jak się dwie takie floty spotykają, to ta bitwa naprawdę może być duża. O, wiecie co, to może... Od razu naśle fregaty, żeby się pozbyły, bo marudom troszeczkę to topornie idzie. Nasze bombowce jak sobie radzą? Serak. Nie mamy już korwety. Trudno. Tutaj mamy kolejnego Victory, to przygotujemy sobie może kolejną paczuszkę śliwców. Czekajcie. I bombowców. Te dwa bombowce wyślę oczywiście na naszą Wiktorię. Długo się tą Wiktorią nie nacieszy. Co jest? Lasarki. Przeklikałem chyba, będę musiał to coś ponaprawiać za chwileczkę. Teraz raz, dwa, trzy, cztery. No i wy tutaj. Okej, okay, nasze bombowce. To dwie eskadry, które mamy... tu. Te najbardziej świeżutkie. Wysyłamy tu. I tych kasujemy. Właśnie mogłem to wcześniej zrobić. A te trzy eskadry, które są, to zajmą się ten Wiktor i stojącym przy stacji. A fregaty w ogóle w końcu chyba naśle na... A fregaty wyśle na stację, bo troszeczkę maruderom to nie idzie. Mają dzisiaj chyba gorszy dzień. Spróbujemy zrobić ostrzał sobie tutaj. O dobra, to ta fregata może niech się pozbędzie. A trochę to zajmie, także... O, ty możesz sobie walić tego Wiktorii, bo masz troszeczkę mniejszy sprzęt. Gorszy osprzęt, bo jest troszeczkę nam poniszczyli tamtemu. Uhuhu. No i co by tu jeszcze? Bombowce sobie bombowcują. Okej, to myśliwce podrzucę może. Żeby się pozbyły tego Wiktorii. A nie, stop, bo tutaj coś jeszcze jest. Sereczka. Dobra, to myśliwce na razie sobie muszą sobie radzić same. Jak to na razie wygląda, chłopaki? No. Marudy w końcu chyba wzięły się do roboty, chociaż się jakoś tego specjalnie pamiętam. Marudy, straciliśmy chyba którąś korwetę. No jeszcze nie. Ale jedna jest porządnie uszkodzona. Potraciliśmy... Myśliwce są, bombowce są. Czego my tu już nie mamy, że tak nam troszeczkę to wszystko opadło. No trudno. To w takim razie szykujemy flotę... Dobra, to w takim razie szykujemy bombowce. Kolejną flotę. I bombowce. No, świeżutki. No i dobra. Our engine is down! Copy.
Walcie. Dobra. Jak to na razie wygląda? A, dobra. To niewiele pomogło. Dobra, te trzy fregaty niech się rozwalą w końcu tę stację, bo to trwa i trwa. I kuźwa końca nie widać. O, wiecie co to? Mam pomysł. To zamiast może słać ciągle te... Chociaż nie, bo to są myśliwce. Gdzie jest nasza eskadra? Lęk się! I wyjdzie. To podrzucę korwetę, żeby to posprzątała może? Będzie lepiej. No, ledwie wleciała, jeszcze nie ma całych tarcz. To było piękne. Dobra. Okej. Okay. Jakoś to się dzieje. Jezu, to będzie chyba najdłuższy odcinek, jaki w życiu nagrałem. Sorry za to dłużenie, ale widzicie, że to się ciągnie jak gluty z nosa. Ten odcinek, no sorki po prostu. Nie spodziewałem się, że to aż tyle czasu mi zajmie. Jakoś źle to rozplanowałem. Jeszcze raz sorki. Te dwie ekipy tutaj. Interdyktora mi się nawet nie przejmuje, bo to obchodzi. I tak nie ma zamiaru uciekać nigdzie. Bo i po co? No, fregaty nam troszeczkę porozpieprzały tutaj w stanie. Co dobra. Zrobimy tak, robię sobie. Postawię jeszcze jedną fregatę, postawię tu drugą fregatę. I maruj. No to teraz sobie pomarudzimy. A wiecie co nam leży tam? To najpierw ta fregata. To zamiatać, dobra. Stop. Gdzie są nasze eskadry? Z tego co widzę to wszędzie. To wiecie co, to wy może walcie już sobie. Powolutku się szykujmy do rozwalenia w ogóle to jest. Ekipy. Cały. Rozwalmy w końcu tę stację, bo się zabieram od do tego jak pies dojeżdża po prostu cały czas i... Już do końca nie widać pewnie, nie? Jeszcze potraciłem chyba wszystko, co tam było do potracenia. Troszeczkę mi się oberwało, dobra. A to... Dosyłamy. I jeszcze jednego marudera. Niech się to wszystko przeleci, okej. Dobra. No i zobaczmy co tu się dzieje. Czekajcie, rozejrzyjmy się. Wszystkie Wiktorii porozwalane. Swoją drogą takie trzymanie mocno uszkodzonych Wiktorii nie jest w sumie takim złym pomysłem, bo wtedy... też mogą nas trochę sponiwierać, ale takie mocno uszkodzone Wiktorii i jakichś wielkich strat mogą nam nie zadawać, ale też z drugiej strony mogą też... No chociaż z drugiej strony nie, jak jest jakiś tam poziom uszkodzeń, no to już te Wiktorii... O! To myśliwce może wyśle... Tutaj. Jakby co to marudery pewnie długo nie wytrzymają, także... Możecie się trochę pośpieszyć. Dobra, zrobimy tak. Dwa tu, trzy tu, trzy tu. No i dobra, i chyba marudery już nawet tam nie będą za bardzo potrzebne. I to jest taki troszeczkę błąd gry, bo nie wiem czy widzicie, ale mimo że zniszczyliśmy generator studni grawitacyjny, no to detektor cały czas działa z tą studnią, także coś w tej grze chyba pominęli. Moim zdaniem. Coś im śmignęło. Dobra, to fregaty pełen atak. O, jeszcze trochę tego macie, co? No proszę. No to... Wiadomo. Jeszcze interdyktor. Nie no, to chyba muszę podzielić na dwie części, wiecie? Jezu, ale bitwa. Więcej frygat! Skoncentrować ostrzał na tym statku! Dobra, to tutaj już bombowce powolutku kończą, także... Nie ma się czym przejmować. Doślę jeszcze korwetę. Tu się zaraz pojawią
O, czekajcie, bo myśliwce troszeczkę są takie jakby nierobotne. No jeszcze jeden. I proszę was. Piękny. Bum. I wy tutaj. Nie z głowy. Dobra, z tej fregaty już nic nie dostało. Spoko, mamy ich więcej. No to teraz już nam pozostało tylko pozamiatać. Czyli pozbyć się jeszcze tych flot, tej floty. A, już nie mamy myśliwców, dobra. Znaczy, przepraszam, bombowców, dobra. Mamy bombowca. Korweta do przodu. No i dobra, jedzie. Jeszcze nam trochę tego zostało. Jeszcze trochę tego zostało. Nie śpieszy się wam nic przecież, nie? To się świetnie bawię. Jedna fregata tam jeszcze się została, chłopaki. Tartanów już nie mają na szczęście. Czyli dobrego, trzeba będzie się będzie jeszcze tego pobyć tam. No chyba wyjście tam którąś wolną fregatę. O, nawet tą. Albo nawet. Dobra, ta fregata jeszcze może nam się przydać. Chłopaki do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Nie przestajcie się ruszać, nie przestajcie się ruszać. Ciężko jest to ogarnąć troszeczkę, bo SI tak troszeczkę dziwnie się zachowuje. Na przykład kiedy każemy lecieć, no to leci. Kiedy każemy jej ostrzeliwać, no to ostrzeliwuje, ale też dalej leci. Kiedy ewentualnie odwrotnie, kiedy każemy ostrzeliwać, to... No jest tym bałagan troszeczkę. Tutaj SI. Ciężko mi się to... Ciężko mi teraz to wytłumaczyć, bo jakby troszeczkę mam zajęcie teraz. Tego Wiktorii to też nie było chyba. A jak widzicie... Dobra, to wyślę jedną wolną fregatę, żeby tam posprzątała. Troszeczkę nam, troszeczkę nam się pokończyły chyba. Okej. Okay. Attacking! Y-wing standing by. Jest jeszcze do zrobienia? Ta fregata? No, dobra, ty się zajmij tym. Wy dwaj się bierzecie za to. A tych wysyłam do rozwalenia tych promów, bo ich nie wkurzają. Kurwa, jak komary sobie tam latają, zmerwiają tej komary. No. Jeszcze mnie kuźwa gonią tam, propatrzcie wy. I kolejny... A nie, to Interdictor akurat. Nie wiem czy bitwę na Shori, nie wiem czy pamiętacie, ale już mogło to być pod odcinkach, bo... podczas bitwy na Shori tam było chyba poza garnizonem oczywiście, było tam chyba... Była sam garnizony, stacja, flota powietrzna, to było kilka Interdictorów, także. Ała! Kuźwa, on nawet nie zdążył dolecieć do tych promów, a jest taki wpierdziel dostał. A, ona ściga chyba. Któraś korwetka. No dobra, to myśliwce, żeby nie miały, żeby nie było, że im się nudzi, to chyba wyślę ich na zniszczenie tych bardziej sponiewieranych bombowców, tych niszczyć Wiktorii. Teraz już chyba nie zostały tylko Interdyktory, także mam nadzieję, że tak im zostały tylko Interdyktory, bo to znaczy, że będzie, pójdzie szybciej. Kurwa gonie. I się otarczył przy okazji. Ale dzień. Myślałem, że uda mi się to zrobić na szybko i jeszcze w tym odcinku zrobię bestin, ale tu będę musiał zrobić z tego dwa odcinki, bo to po prostu... No widzicie, co się tu dzieje. Jeszcze te promy muszę rozwalić. Wyślę do tego korwetem też. Myśliwce... O, myśliwce też wyślę. W tym celu. Przyspieszy? Ja jeszcze za bardzo nie mają czym wojować. Z tego co widzę już chyba nie mają czego wysyłać za bardzo, także to już chyba koniec tej bitwy. Całe kurwa jego mać szczęście. Ja pierdzie. Ale to była jazda. Jeszcze zobaczymy sobie spis strat, bo to naprawdę po prostu oni tam mieli stację bojową jakiś... No, zobaczmy co w ogóle nam jeszcze zostało. Zostało nam to.
Sporo straciliśmy bombowców, myśliwców trochę mało. Korzystałem sporo kanonierek, sporo maruderów. A miałem 24 marudery, chciałbym przypomnieć. Także fregat miałem ze 20, czy też 24, bo sobie dorobiałem. W tym odcinku nawet jeszcze. Znaczy przed tym odcinkiem jeszcze. No. Dobra, to pozostaje nam jeszcze tylko rozwalić promy. Wszystkie ręce na pokład. Nie poprawcie. No i czekaj, no i cóż ja mogę jeszcze powiedzieć. To była chyba największa bitwa. Nie, teraz to mogę spokojnie powiedzieć, to była największa bitwa, w jakiej uczestniczyłem. Dawno nie widziałem takiej bijatyki. Szczerze powiedziawszy, został już tylko jeden samotny prom. Popatrzmy, jak sobie z nią radzą. Turbolasery są mają słabą celność w starciu z takimi małymi statkami, także nie dziwcie się, że te fregaty tak pudłują jak powalone. Normalne. Ale mają jeszcze działka laserowe, te fregaty szturmowe, także sam jeszcze strzelać potrafią. Kurwa, w pięknym momencie żeście się zdecydowali na zmianę kamery po prostu. No i dobra, zobaczmy, jak długo trwa ta bitwa w ogóle. Kurwa, macie. No i Antilles oczywiście straciliśmy, szturmowców, scout trooperów, no dobra. To w kolejnym odcinku z kolei będzie zajmowanie Bestin. Ja pierdzielę, ale to była bitwa. 41 minut, no po prostu szok. Także w kolejnym odcinku ja to rozdzielę serio na dwie części, także będzie próba zajęcia Bestin słabo udana, jakieś część tej bitwy pod Bestin, bo to była naprawdę potężna bijatyka. Chyba straciłem więcej niż oni. Miałem zdecydowanie większe straty niż oni chyba. No. To w kolejnym odcinku bitwa lądowa na Bestin, taka już formalna, bo ten garnizon troszeczkę mnie wkurzył. No i oczywiście zanim to chyba sobie jeszcze przygotuję w ogóle siły powietrzne, sobie to poremontuję, także widzimy się w kolejnym odcinku. Drakon94 się żegna, do zobaczenia i cyk.